Jakie przemyślenia po meczu? Najgorsze, jakie mogą być. Myślę, że był taki moment, gdzie byłem pewien, że damy sobie radę, ale tracąc taką głupią bramkę pierwszą, no trudno cokolwiek powiedzieć, jak się uczy, że obrona strefowa to przede wszystkim najpierw obrona strefy zero, a młody zawodnik wychodzi sobie tam na spacer do zawodnika z Torunia. Przepuszczamy bramkę, którą nie powinniśmy stracić. Potem ciężko nadrabiamy, grając, no tak można powiedzieć, bardzo duże ciężary, mając karny. Nie wiem, nie chcę oceniać, niech to ocenią inni, ale jak się nie należał, to szybko Toruń sobie sprawiedliwość sam wypracował. Taką walką przede wszystkim i za to im gratuluję, bo walczyli fantastycznie, bark w bark, przepychali się. Ja mam fajnych zawodników, ale tylko na papierze. I powtarzam im, że to już jest ekstraklasa, tutaj już nie jest poziom, w którym nie wolno, albo nie można nie walczyć, tylko trzeba walczyć i trzeba po prostu zdawać sobie sprawę, że to trzeba zostawić 200% sił, 200% zaangażowania, motywacji i przede wszystkim założeń trenera. Jeżeli my gramy 10 minut przewagę, nie umiemy z tego sobie stworzyć żadnej sytuacji praktycznie, no to o czymś to świadczy, jeżeli ja do ciebie, ty do mnie, bo ja nie podejmę decyzji, no to też jest to zastanawiające. Toruń wygrał dlatego, że strzelił więcej bramek i dlatego, że po tej stracie drugiej bramki wkurzył się, tak sportowo się wkurzył. Tak chciałbym, żeby moi zawodnicy się wkurzyli, a nie tylko ja na ławce. I walczył, bo chciał tu wygrać. I wygrał. Zasłużenie, za co im serdecznie gratuluję. Gdzie trener aktualnie widzi największe braki w drużynie? Bo uważam, moim zdaniem, że zawodnicy są dobrzy, tak? Tak jak trener powiedział, też na papierze są dobrzy, ale jak to się przekłada i gdzie są największe braki? To nie jest jazda figurowa, gdzie oceniamy artystyczne widoki, tylko oceniamy to, co w sieci. I sport jest brutalny, szczególnie piłka nożna. Tutaj nie ma miejsca na falujące majtki czy nerwy, nie umiejące sobie poradzić, tylko stresującą sytuację, kiedy mam wykorzystać sam na sam, kiedy mam dograć piłkę przekątną, jak zamykają mi linię, wykonać założenia, umieć zagrać stałe fragmenty gry i to jest dzisiaj mankamentem naszym. Myślę, że z czasem pewnie się zgramy, ale nie wiem, czy tego czasu starczy mi i nerwów, bo ja już mam tego, tak powiedzmy, serdecznie trochę dosyć w odniesieniu do moich osobistych problemów i stanu zdrowia, więc na razie podchodzę do tego chłodno, natomiast myślę, że młodość nie idzie w parze z umiejętnościami, co pokazuje parkiet, co pokazują wyniki i mogą tutaj wszyscy sobie myśleć i mówić, co chcą, ale każdy widzi to gołym okiem, co zawodzi. Przyjemnie odczucie, że chłopaki bohatersko walczą w każdym meczu. Graliśmy jeden może z gorszych swoich meczów. Nie wszystko wykonujemy założenia, które były napracowane, ale chłopaki walczą już w kolejnym meczu i rozumiem, że za rachunek takiego podejścia można wyrywać takie mecze, jak dzisiaj był. I naprawdę, jak w drugiej połowie już na piąta minuta była i mieliśmy już 5 fauli, to było dosyć trudno, ale cierpliwie chłopaki zagrali, zdobyli zwycięstwo i możemy tylko im podziękować za takie zachowanie. Jedyne, co trochę u nas taki z jednej strony elastyczny cykl wychodzi na tygodnie, że my trenujemy się albo z rzędu 3 dni, albo jak to z jakimś wolnym dniem i tego razu nasz cykl w ogóle widać, że chłopaki nie trafili w mecz i było im trudno motorycznie. Myślę, że jeżeli by na przykład dzisiaj mieliśmy trening, a na jutro zagrali w takim samym cykle przygotowawczym do meczu, to wyglądaliby bardzo lepiej, bardzo energiczniej. Ale mają chłopaki wielkie serce dlatego, żeby wywalczyć taki mecz i tylko możemy im podziękować za to. Czy widzi trener, jak styl gry, który trener narzuca, już zaczyna wychodzić na boisku powoli? To, co się robi na treningach, się przekłada na boisko. Czasami wychodzi. Polska Liga jest taka, że rywale wszyscy grają, mogą zagrać po różnemu. Jak Wilanów gra w jednym stylu, to na przykład taka Bochnia czy Przemyśl w trochę w innym. I to poprzedni nasi rywale, którymi graliśmy.
i albo Pniewy też jeszcze jeden jakiś styl trochę różny i dlatego musimy uczyć czegoś jeszcze nowego, a z jednej strony, z drugiej strony coś używać swojego, też nakręcać tak swoje gry, żeby więcej ciągnąć rywala w naszej gry, a nie odwrotnie, że rywal nas zaciąga w swoje gry. I chodzi o tym, że czasami u nas to wychodzi, czasami nie wszystko. Może gdzieś tam motoryka nam nie pozwala, ale ja myślę, że no, powoli my rozumiemy, co chcemy grać i nawet jeżeli popełniamy błędy, to już wiemy, chłopaki wiedzą na boisku, gdzie był błąd. A to bardzo ważna, ważna rzecz dla tego, żeby wyprawiać błąd i następnego razu zagrać lepiej. Jakie uczucia po meczu? Takie jak w ostatnim czasie dominują po meczach, więc niespecjalnie. No. Kolejny mecz, kolejna przegrana, ciężko coś nowego powiedzieć już. Można powtarzać te same frazesy co kolejkę tak naprawdę. Czego się możemy spodziewać na przyszłość, bo na razie niestety nie wygląda to najlepiej, strefa spadkowa. W tamtym roku wyglądało to lepiej, bym powiedział, ale aktualnie czego na przyszłość się możemy spodziewać jako widzowie? Nie powiedziałbym, że rok temu było lepiej, bo rok temu w tej fazie sezonu mieliśmy 4 punkty i graliśmy dramatycznie, w sensie byliśmy chyba w najgorszej formie, jaką widziałem od tej drużyny, odkąd wróciłem w wakacje zeszłego roku, więc skoro rok temu udało nam się podnieść, to wydaje mi się, że w tym roku też jesteśmy w stanie się podnieść. Natomiast no, to wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas, tak? Nie wiem, czy potrzebujemy impulsu, czy potrzebujemy czegoś innego. No, ewidentnie czegoś nam brakuje, nie jesteśmy w stanie wykończyć sytuacji, które mamy, nie jesteśmy w stanie nie tracić bramy, które po prostu, nie wiem, gdyby ten mecz był tak naprawdę 0-0, moglibyśmy powiedzieć, że okej, nie stworzyliśmy, ale nie straciliśmy. A pierwsza bramka, nie wiem, podanie z połowy, pas, który wchodzi, jakoś wtura się do bramki, co strzelamy na 1-1, tracimy po 30 sekundach, strzelamy na 2-2, tracimy po 30 sekundach. To, no, ciężko komentować, ciężko dodać coś nowego. Co odczuwając, będąc na boisku, co jest najsłabszą częścią drużyny? Co sprawia największą trudność teraz? Wszystko tak naprawdę. No, wszystko gra i wszystko nie gra, więc nie wiem, czy można wymienić jeden element. No, nie strzelamy bramek, tak? No, jakbyśmy strzelili gdzie 5, byłoby 5-5, byśmy zdobyli punkt, więc dużo tracimy, mało strzelamy. Jakby tego brakuje i nad tym musimy pracować. Uczucia są dobre, bo wygraliśmy mecz. Trochę na początku nam brakowało tlenu, jak to mam powiedzieć, ale jak czas poszedł, to graliśmy coraz lepiej i wynik pokazuje to. Czy możemy spodziewać się więcej wygranych na przyszłość od drużyny Torunia? Chcielibyśmy tak, ale nasze najtrudniejsze przeciwniki jeszcze czekają. Więc zobaczymy, co będzie, ale będziemy walczyć w każdym meczu, jak by to był nasz ostatni. Czy twoim zdaniem widać progres od poprzednich meczy? W sumie ciężko tak oceniać, bo jest tylko 7 kolejka chyba, ale gramy coraz lepiej. Mamy szczęście, że zawodnicy tutaj grają razem kilka lat, więc znają tam się między sobą i nowi zawodnicy też dobrze się dostosowali do tego poziomu i mam nadzieję, że będziemy grać coraz lepiej.